Witam was, z tej strony Tybek. Ostatnio skończyliśmy na otwieraniu zwłok w Wiedźminie 2 i rozwijamy dalej. Dawaj, dawaj tego trupa. Czyli będzie w pizdu pieprzonych. O, jakiś mieczek mi wypadł, co się nazywa los. Miecz srebrny. Obrażenia słabsze od mego, także chuj z nim. Tak, będziemy otwierać wszystkie zwłoki tutaj. Rozwiń. I będzie wypadać mnóstwo zjaw. No, nie było. W środku też nic nie było. Światło może zapalę. Może się wystraszy zjawa światła. O, coś tu jest. Srebrny pierścień. Ja, ile suwenirów. Dobra, ta komnata jest czysta. Więc idziemy dalej. Po kolei będziemy wszystko przechodzić, myślę. A, tu nic nie ma. Teraz tu. Tu też... O, coś się pojawiło przez chwilę. To tylko światło. Dobra, pierwsze coś tam, żeby można było iść tu, więc myślę, że będę przechodzić wszystko po kolei, także pierw pójdę w tą stronę. Jebiście, jakaś komnata, już widzę... O, już jest jeden potworeł. Potworę. Ale jesteś brzydki. Ale jesteś szpetny, chuju. I gnij. No nie, no bez kitu, jak on mnie bije. To masz, szpetny ty gadzie. No. Dobra, jeszcze tutaj jakieś trupy. Przeszukaj. To zaraz będę rozwijał pierw. Chcę wyczyścić tutaj, żebym się podczas uniku nie natknął jakiegoś zbłąkanego upiora. Rozwiń. O Boże! Zginąłbym prawie! What the hell? Cios w plecy dostałem niby. Dobra, zgin. Ach! Ależ. No dawaj, trupo. O, mutagen siły. Nic nie było w nim? O, krap. Rozwiń. Znowu upiór. Jak miło. Co ja tu jeszcze mam za czary? Igni. Jestem czarodzieje. Kaka. Upiór, 1 na 3, zwiększenie poziomu wiedzy. Jak fajnie, nie wiem czy to mi coś potem daje. Przeszukaj, też nic nie ma. Dobra, komnata czysta. Next, please. Jebany, aż 3. Kurwa, więcej mama Kacper was nie miała. Ojej, zły rol. No. Dobra, leżą. Widzę, oczywiście widzę, że tu jest... Ściana jest przesuwana. Sejwik. Rozwiń. Strasznie mało expa jest za tych dziadostwa. Jebane, no. Chodź tu. Trz! Kamehame! O! Trz! No, dobra, też. Tu coś jest. Druciany sznur, zajebiście. Ale drop. Też upiór.
Kombosem go, kombosem na kombo. Tak jest, ładnie. Co? Za długo trwa strasznie. Po śmierci jakiegoś przeciwnika ten taka pauza, takie. Sejwik. No ile. Ktoś ty i o kurwa! Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Jakiś boss. Hart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Kedwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Urzecz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Co? Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Chyba. Dobra, obstawiam, że się mu pomyliło. Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć. Kto był naczelnym wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Da się to teraz sejwnąć? Dam, wrócę tu jeszcze. Miło nam się gawędzi, ale może dokończymy innym razem. Moment. F5. Będziemy strzelać po kolei i wczytywać, tak. No chuj. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć. Kto był naczelnym? Może ten środkowy. Elan Trae. Gdybyś nie miał Bobrzego Kołpaka, nie rozmawiałbym z tobą, a tak daję ci szansę. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Markus. Markus Braibant. Kłamiesz! Nie jesteś z Burej Chorągwi! Okej, okay, nie pykło. Czyli ten na dole. Wczytaj grę. Sialalala. To jest właśnie plus sejwowania. Co kurwa chwilę, co sikanie, co po prostu... Idziesz sikać, sejwujesz. Odlewasz się, wracasz, znowu sejwujesz. Proste. Tak działają RPG, no, w dzisiejszych czasach. I Skyrim. Nie, nie, nie mów o Skyrimie. Za dużo czasu spędziłem przy Skyrimie. Oh. Nakurwiałem smoki. No, czytuj, czytuj. Czytuj, 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 czytuj. Aha. Jest. Widzę, że wróciłeś. Tak. Powiedz mi... Menno Kohorn. Kohorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Kohorn. Prawdziwy ogar z Nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz. Jeszcze nie raz otoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Chyba to. Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje. Chyba tak. Zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się nabrać. Ha. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie... Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. Po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Wergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. O Boże, dobra. Bądź tak dobry i przypomnij mi. Czas na save'a. Miło nam się... Czas na save. I teraz. Widzę, że wróć... Tak. Może i biłeś. Dobra, mówi to samo. Henselt i... Nie, dajmy Detmolda. Albo Vandergrift i... Po kolei. Seldkirk po stronie Edirn. I Vandergrift po naszej stronie. Dobrze. O! Nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje. Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakrę pod Wergen. Może to. Seldkirk darował mi życie. Gdybyś nie miał Bobrzego Kołpaka, dobrze, nie każdy... A, jeszcze raz. Kapłan Krest wyprowadził nas z płomieni. Miał magiczny medalion chroniący przed ogniem. Wielu się uratowało? Drużyna Zywika. Zywik. Najlepszy dziesiątnik w pułku. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna. Bo wstrzymuje armię króla Henselta. Jednorożec powrócił. Stoi u wrót Wergen. Dzięki tobie może pomścić Burą Chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go.
Jest tam też miecz pułkownika Gondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się struchem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam pożały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. No. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki nawet, jak mnie usiekli. No, widzicie? Udało mi się oszukać ducha. Gdzie jest ten sarkofag? Miecz Burej Chorągwi. Odłóż Bobrzy Kołpak, tak jest. To też był właśnie coś za to. O, lepszy od mojego jest ten miecz, tylko nie mogę go oczywiście kurwa założyć, bo mam cały jebany ten. Nic, dobra, rozwijamy trupy dalej, nie? Hehehe, świętokradca. Cyk. Rozwin. Może już teraz nie będą wyskakiwać duchy. No, na razie nie wyskakują. Są jeszcze dwa. Nie ma? What the hell? Nie ma? To ciekawe. Ja tu już byłem. Dobra, teraz idę jeszcze tam w lewo i sztandar już mam. Jeszcze mi brakuje grot włóczni Jahona, miecz Vandergrifta. Sztandar mamy. Chwila, gdzie ja jestem? Wtedy wszedłem tam chyba. What the fuck? Nie wiem, już mi się wszystko pieprzy. Jib, jak tu ciemno, chyba mi się skończyły te mikstury. O Boże, dobra, rozwijamy po kolei. Grunt, że mam amulet, to nam naświetla te... Te trupy. O, jest. Nigdy się nie nauczą. Nigdy się nie nauczą, no nie. Ciach, ciach, ciach. Ale cały czas mam wrażenie, że wszedłem tamtym wtedy i nagle się znalazłem obok. O, jeb, ile tego tu jest. Dobra, po kolei. Nie, tylko dratwa. Tu. Jest truposz. Upiór absorbuje wszystkie obrażenia, co jest grane. Kombuj gnoja. No. Przeszukaj, tak jest. Światło zapal, bo tu jest ciemno jak w dupie. Klos drewna, a wezmę. Zawsze to jakiś kloc. Kombo w niego, cyk, cyk, niech się nie zdąży ruszyć. Ha, zwiększenie wiedzy znowu. Jakaś pułapka na upiory? Coś? Schemat jakiś? Coś tam wyskoczyło mi. Chyba przez to zwiększanie tych właśnie. Tylko szkoda, że pewnie tą pułapkę mogę zrobić tylko u jakiegoś gejowskiego kupca, nie sam Wiedźmin. Pod tym względem to jest trochę wkurzające. Next, please. Szybciej. O, esencja śmierci. Dość droga. W sumie dobrze, że upiory wyskakują. Właśnie mi się przez to zwiększa ten zasmalony poziom. Światło. No. O, tam jest jakaś komnata, w niej nie byłem. Wiecie co? Muszę drinknąć kota, bo za chuj nic nie widzę. Przy okazji zrobię stwórz z 5 na zapas. Ej, nie! Przeklikałem to! Ej, coś się jaśniej zrobiło w ogóle, widzicie to? A, bo mieczek zdjąłem. To temu, o, takie wiksy.
Okej. Okay. Taki chuj. No. Za wolno ten miecz wyciągasz, Geralt, co jest? Wiedźmi to powinien tak pyk pyk. O kurwa, zginę. Nie? Jeba Igni. No, nie taki upiór straszny, dawaj. O, ciach, ciach, ciach. Jeszcze jeden. Dobrze, nie da mi się podnieść. Ogień. Haha. Sejwuj, nie mogę. Sejwuj. Schowaj mieczyk. Cyk i zbieramy loot. Rozwiń. Zapiski badacza dzikiego gonu. O! Badanie dzikiego gonu poświęciłem całe życie i bez samochwalstwa, że mogę. Że przeczytałem wszystko, co było do przeczytania na ten temat. A co więcej, widziałem upiorną galopadę na własne oczy aż trzykrotnie. Za drugim, trzecim razem udało mi się przeprowadzić szybkie pomiary, zaś materiał z obserwacji podałem drobiazgowej i wieloletniej analizie. Na podstawie wiedzy i doświadczenia wysunąłem druzgocący wniosek. Jestem pewien, że za gonem stoi straszliwa i obca siła. Umysł całkowicie szalony, ale jednak umysł, a nieczysty chaos. Z całą stanowczością utrzymuję, że upiorni jeźdźcy są wysyłani przez kogoś lub coś, a za ich poczynaniem stoi plan. Okej, okay. Znalazłem przynajmniej jedną jakąś ciekawą rzecz. W tym wszystkim. To jakiś taki grubszy ten... truposz. A zdążymy jeszcze wszystko zebrać. O, Geralt, szybciej! Jeby był cios plecy. Cyk, 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 leżysz. Od razu sobie otworzę drzwi. Hell yeah. Dobra, mogę schować. No i już więcej upiorów chyba tu już nie spotkam. Chwila, bo mi się wydawało, że... szedłem tu. Nie, gdzie ja wtedy szedłem? Tu i potem wyszedłem tam? O tak, Boże, już jestem zapominalski strasznie. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś cmentarzyska. Sejwik. Sejwik, sejwik. Sejwik. Teraz wyjdę z tych katakomb straszliwych i... tu nic nie ma, tak? Ani kapliczki mocy jakiejś, nic. O, tu jest krąg mocy. A toż go wcześniej brałem. Także jak już zabiję go, to jeszcze pójdę w tą stronę. To są jacyś ziomale się bujają. Jeep! Co tu się dzieje? Jakaś wiksa. Bandyci są i jeszcze do tego jakieś te. Gwen. A, nic nie widzę! Tyle bandytów! Nie wiem, czy nie ulepszałem tego znaku, ale już nie mam mocy. Ciach! 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 Mam dwa, ciach! O nie! Zajebisty soundtrack, to jest po prostu genialne. Boże, skąd ich tu jest tyle bandytów? Jeb, tam jeszcze dwa idą! So fucked up. Co się kurwa cieszysz, zginiesz. Ups, ups. Jeb, zginąłbym! Jeb go z prawego. Zginąłem. Co mnie zabiło?
O, mnie zabiło! Ja pierdolę. Tak, chcę wczytać ostatni zapis gry. Się też głupio pytasz. Aj, herbata się skończyła. Nic nie ma! O Boże! Gdzie ja skończyłem? Znowu tu? Coś nie trudno, no. Tak, kurwa, bo on 15 minut musi ten miecz wyciągać, gejowski. Dobrze, potworki wyskoczyły. Co, elfy na księżyc? Dobra, miecz w ogóle wyciągłem. Aha. Jebany, no! Co za geje. Ogień jest spoko, bo sprawia, że się palą. Dobra. Dwóch udało mi się pokonać. Tam gdzieś jeszcze dwóch stoi chyba. Aha, bo tamten pedał strzela do mnie. Temu zginąłem. Jebany. O kurwa, dobra, to nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Zabicie tych cweluchów to wszystkich. Ale zatem teraz mi się uda, na pewno mi się uda. Zobaczycie. Medytacja, picie eliksirów. To nie. Gawron. Cyk. I puszczyk. Wypij, man. Drinkuj, drinkuj. Oh yeah. Ta moc. Safe. Upewnijmy się, że mamy dobry miecz. Stalowy. O, potwory. Jebili, ich teraz wyskoczyło. O kurwa, co tu się dzieje? Jebane nekery. Jaki tu jest rozpierdol, ej. Nie widziałem, że takie coś w ogóle. Dobra, nie, ja muszę tych kolesi zabijać, bo są w chuj mnie wkurwiają. Jaki tu jest gangbang. O, tu jest samotny bandyta. Szkoda, że mam zły miecz chyba, bo mu kurwa nic nie robię. Ja pierdolę, no wyciąg miecz normalny. Trzeba ich spulować tam dalej. O, chodźcie. Oni się fajnie palą, te kozaki. Kurwa. Aaaa! Nie chcę zginąć znowu! Chuj. Dobra, leży jeden. Dobra, leży drugi. Thank you.
Jeb, skąd jeszcze jeden się tu pojawił? Co to jest tam? Kurde, się nie podpalił. Nie, zginę, nie! Kurde! Sam zagryź piach. Aha. Szybko. Energia ładuj. O w dupę. Dobra, może tym razem się uda? Wczytuj grę. Czytaj mnie. A tak się zastanawiam, bo do stworzenia tej zbroi, tego wiarłomcy, czy to jakoś tam nazywa, potrzebuję tych zwalonych... takich, tych z Draugura, czy z czegoś, tych duchowatych, tych ziomów. Super. O kurwa! Oczywiście się coś zjebało. I tam ci wszyscy ludzie poginęli. A ja oczywiście... muszę teraz popierdalać. Dobra, wiecie co? Jebim. Kombo! Tak jest! Boże święty, więcej mama z nie miała? Jeb, uciekli. Kurwa, nie wiem co się dzieje w tej grze. Tęgi skór. Tyle potworów mi uciekło. Korzyn, Mandragory, Lissa. O, tu coś było. Snekera. Jeb mi. Strzelają do mnie, tylko nie wiem skąd. Tu jest, bandyta. Szkoda, że mam zły miecz. No. W końcu. Tak, kurwa, bohater. Może mi się go uda ogłuszyć. Dobrze, leży w końcu. Jeszcze coś mi tu strzela. Słyszałem. Tylko skąd? No nie widzę go, za chuj. Ej, no nie wiem. Kurwa, gdzie jesteś? A tam jest! Co za pedał? Jak się bugnęło! Widzicie, mogę podnosić rzecz i atakuję go naraz. Kombo! Jeb! Ciul! I po głowie. O, kombos, dobrze. Ciul go podpalił. Gra bugów, po prostu gra pełna bugów. Jeb, a ten skąd wyskoczył? Dwóch. Ja pierdolę. Trzech. No nie, no bez kitu. Przed chwilą ich tutaj nie było, kurwa. Co, niewidzialni łażą? Gra nie ogarnia systemu. Czytaj. Dobra, myślę, że ich przejdę i skończy się odcinek. Tak zapowiem już, bo zbliżamy się do końca. A nie wiem, czy mi to zajmie jeszcze... podejście jedno, może dwa, a może trzy. Chuj wie. Tu robię save'a. Fajnie. Tylko co mi to daje? Tu coś jest. Fajnie. Schowaj mieczek, żebym więcej widział coś.
O, idą chuje. Śmierć gównożercom! Ja ci dam gównożerce. Je, pięciu. Jeszcze kurwa jeden strzela. No jakie to jest zjebane! Tam strzela gość. Cofamy się. Uj, będę jakoś to tutaj zwalczał, no. Uj, znaki mi się pokończyły. I nie zapowiada się, żeby się szybko odnowiły. Ja pierdolę. Ale jestem w dupie. Oho, oberwałem przed chwilą. Poczekaj, aż mi się znaki naładują. Inaczej tego nie przejdę. Chuj, będę ogniem strzelał. Strzelam ognem! Ho, 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 ho. Będę się kulał i to jest taktyka. Aha, zginął. Nawet muzyka w grze nie ogarnia tego, co ja tutaj robię. Jajca. Jeb, ale dostałem przed chwilą z czegoś. Nie, muszę gwina załączyć. Kurwa, zabiję sam. Zgiń, podpal się, tak. Tak. No, dobra, leży, leży teraz spokojnie. Easy. Na końcu nazbieramy. Save zrobię. Rzuć kto. Tu jest gejuch, tu jest gejuch. Chuj, tu jest trzech gejuchów. Dobra, teraz mi się skończył skończył mi się koen. Teraz tego geja. Leży. Dobra, chyba wszyscy. Czas zbierać hajs. A, mogę zapisać. Schować mieczyk. I teraz wyskoczy kurwa 20 tych dyragurów, czy jak się tam nazywa. No świeć medalionem. Coś się zjebało? Nie jest. Drut żelaza nie chcę, mam ich w pizdu. No i nie dropli mi nic ciekawego. Tylko się męczyłem z idiotami. Nie no, rudy żelaza nie chcę. Sejwik. Dobra, tam widzę, że coś jest. Tu widzę, że coś jest. Dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku Wiedźmina 2. Do zobaczenia.